Witam, dzisiaj porozmawiamy krótko o woli ognia. Zapraszam. Lecz standardowo najpierw oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, którzy popierają filozofię woli hajsu. Tytuł brzmi, czy wola ognia ma sens? Ale oczywiście zanim zaczniemy podawać argumenty przeciwko i za, wypadałoby powiedzieć, czym wola ognia w ogóle jest. Wola ognia jest to powtarzający się temat w Naruto, a jest to idea, która wywodzi się aż od samego Ashury Otsutsuki, który wierzył, że miłość jest kluczem do pokoju, jednak chyba najbardziej wierzył w nią i rozpromował Hashirama Senju. Filozofia ta przedstawia to, że Shinobi musi kochać, wierzyć i walczyć o dobro wioski, choć to powiedziane jest ogólnie, także można to interpretować na różne sposoby. I tak Hiruzen Sarutobi uważał, że taka wola ognia daje Shinobi w Konohagakure siłę do walki pomimo przeciwności losu, a nawet jest tak zakorzeniona, że pozwala na budowanie silnej woli i siły charakteru. Ponadto według niego jest to nawet symbol nadziei i marzeń, które poprzednie pokolenie przekazuje do następnego. Przykładowo Shikamaru przejął marzenia i nadzieje Asumy po jego śmierci, a następnie obiecał sobie przekazać je dalej córce właśnie Asumy. Co do różnej interpretacji jest jeszcze tak zwany król, którym jest wszystko lub wszyscy, których dane osoby chcą chronić. I tak Shikamaru i Asuma za króla biorą sobie nienarodzone dzieci, które odziedziczą Konohę, a co za tym idzie, ochrona króla to ochrona przyszłego pokolenia. Konohamaru Sarutobi wysnuł nawet jeszcze jedną teorię, jakoby królem byli cywile, którzy nie mogą walczyć o siebie samych. Teraz się zastanówmy, czy to wszystko na pewno ma sens. Ja doszedłem do dwóch wniosków, które chciałbym przytoczyć jak zwykle do prawdziwego życia. I tak możemy uważać wolę ognia za nonsens, który stanowi swego rodzaju religię czy kult, a tym samym prawo w wiosce. W końcu wydaje się, że jeśli ktoś nie popiera woli ognia, to ludzie na niego krzywo patrzą. Tak więc wola ognia mogła być świetnym pomysłem, aby trzymać ludzi w ryzach, zwiększając ich poczucie potrzebności, odwagi czy samozachwytu, utwierdzając ich w fakcie, że przecież mają silną wolę. W takim razie nie daliby się wciągnąć w tą psychologiczną gierkę, ale czyżby? W końcu ninja w świecie Naruto nie bali się umrzeć, byli gotowi nawet świadomie umrzeć za wioskę, co czyniło z nich idealnych żołnierzy, gotowych na każde poświęcenie. I chociaż ta teoria mogłaby być prawdziwa, to raczej tak nie jest. Dlatego zapytacie pewnie, no dobra Eliasz, w takim razie po co w ogóle przywoływałeś taki przykład? Odpowiedź jest prosta. Gdybym chciał, mógłbym zrobić odcinek o całej takiej teorii i gdybym odpowiednio to przedstawił, zapewne większa część z was by po prostu powiedziała, hej, ten gościu ma rację, wow, choć wcale tak nie musi być. To co powiem teraz możecie uznać za głupie, ale wydaje mi się, że przynajmniej trochę moje filmiki mogą skłaniać do refleksji, a chciałbym, żebyście prócz jakichś informacji o chińskiej bajce wyciągnęli coś stąd też pozytywnego, więc wprost wam mówię, kwestionujcie wszystko co usłyszycie czy przeczytacie w internecie. Może to nawet za duże słowo, ale nawet jeśli się z czymś zgadzacie, to zapytajcie sami siebie, ale czy na pewno wszystko co ten gościu pisze czy mówi, aby jest prawdą? Dość pierdolone, lecimy do tematu przewodniego, wola ognia. Tak więc weźmy te przykłady z Naruto i zapytajmy siebie, czy to aby na pewno ma sens? Czy w tym wypadku interpretacja Hashiramy ma sens? Czy Shinobi musi kochać, wierzyć i walczyć o dobro wioski? Moim zdaniem by wypadało i w anime wręcz większość to pochwala, choć jest to nadzwyczajnie dziwne. No bo zobaczcie, jasne, że większość wie, że dobro wioski przekłada się też na jakość ich życia i spokój. To prawda, że silna wioska to bezpieczna wioska, mam jednak jedno ale. Jakby wszyscy się w tym anime godzą, żeby umrzeć dla dobra wioski, ale bardzo często ta śmierć może być bezsensowna. Bo co wiosce po kolejnym martwym ninży, który nie przyniósł żadnych informacji, no bo po prostu nie żyje. Śmierć Jiraiya jest dobrym przykładem woli ognia, no tak. Umarł, ale poświęcając się dla wioski, zamiast uciekać, zdobył cenne informacje, które pozwoliły łatwiej pokonać przyszłości Paina. Weźmy przykład z innej beczki, walkę z czwórką dźwięku. Kiba walczący z Ukonem i Sakonem, Neji walczący z Kidomaru, Choji walczący z Jirobo, a nawet Shikamaru walczący z Tayuyą. Oni wszyscy byli gotowi poświęcić swoje bardzo młode życie na rzecz wyższego celu, jakim mogła być wioska czy danie czasu Naruto goniącego Sasuke. I gdyby nie fabuła i pomoc dla każdego z nich, to na zwyczajnym świecie ich śmierć by nic nie przyniosła. Wstrzymaliby jedynie nieuniknione. Gdyby w tym momencie, w którym i tak wiedzieli, że przegrali, zaczęliby uciekać, byłoby to uzasadnione.
I tak mamy jeszcze teorię króla Asumy i Shikamaru, jakoby nienarodzone dzieci, czyli przyszłe pokolenie, to coś, co warto ochraniać. I tutaj się w pełni zgodzę. W końcu przyszłe pokolenie zastąpi teraźniejsze i to nieuniknione. Ludzie, którzy teraz są rodzicami, kształtują przyszły świat, chroniąc i wychowując przyszłość. I tak jak dla Konohamaru są to cywile, to ja również zaliczyłbym do cywilów te dzieci, które jeszcze się nie narodziły albo dopiero co przyszły na świat. W końcu i jedni i drudzy nie mają jak się bronić, nie każdy jest w stanie to robić i jest to zrozumiałe. A więc czy uważam, że Wola Ognia ma jakiś sens? I czy to, że taka wspólnota ma rację bytu, a wręcz jest nieunikniona do tworzenia dobrze prosperującej wioski? No tak. Osobiście uważam, że czy to w życiu, czy w chińskiej produkcji, każdy powinien mieć jakiś cel. Ulepszając siebie, poszerzając swoje horyzonty i jakość życia, jednocześnie poprawiamy jakość życia całego społeczeństwa, którego jesteśmy częścią. Możecie w takim razie zapytać, no ale niby jak to? Jak ja, szary człowieczek mający dwóch kolegów, mogę cokolwiek zmienić w społeczeństwie? No od choćby tak, że jeśli ty do czegoś będziesz dążył i osiągniesz sukces, to całkowicie przypadkiem możesz zmotywować kogoś innego do spróbowania. Bo skoro ty możesz, to czemu on nie może? Później kolega twojego kolegi i tak jakość życia poprawia się z czasem. W drugą stronę, jak będziesz siedział w domu i będziesz miał wylane na swoich jedynych dwóch kolegów, to w końcu ich stracisz. A nawet jeśli będziecie się spotykać i użalać się nad tym, jakie to życie jest ciężkie, to skończy się na tym, że prócz narzekania nic nie zostało zmienione i tak w oto ten sposób cała trójka zaniża poziom życia w danej społeczności. Dodatkowo taka wspólnota, która dba o wspólny rozwój wioski, zbliża ich do siebie, co tworzy zdrowsze relacje pomiędzy ludźmi. Tak samo jeśli chodzi o dzieci, o których wspomnieli Asuma i Shikamaru, jeśli zabraknie odpowiedniego wychowania, opieki, dyscypliny czy zachęt, prawdopodobnie takie dzieci czeka zguba. Tak więc jak najbardziej z mojej perspektywy Wola Ognia może mieć sens i raczej nie jest jakimś specjalnym kultem, który ma za zadanie manipulację ludźmi. Ja w ten sposób odbieram Wolę Ognia, jako taki swego rodzaju motywator. Wiadomo, że nigdy nie będzie tak, że wszyscy się będą kochać i będą wobec siebie szczerzy, ale wciąż. W kupie siła. Jeśli ta garstka ninja przekaże kolejnemu pokoleniu Wolę Ognia, to z roku na rok społeczność zmotywowanych do poprawy jakości życia będzie się zwiększać. Tym samym w tej Konoszce będzie się żyło lepiej, bezpieczniej, przede wszystkim ciekawiej. Przykładowo, jeśli dany ninja, który będzie zmotywowany do przekazania Woli Ognia swoim dzieciom, których załóżmy ma trzech, i nawet jeśli tylko dwóch z nich przyjmie, a trzeci nie, to później mogą mieć oni trójkę dzieci, którzy również doświadczą podobnej tendencji. I na wszelki wypadek zaznaczam to jeszcze raz. To, że tak zinterpretowałem Wolę Ognia, nie musi wcale oznaczać, że mam rację. Może być zupełnie odwrotnie i może się okazać, że ten filmik to jeden wielki stek bzdur. Ale cóż, może jest w tym jakaś cząstka sensu. Dajcie znać, co myślicie o takiej luźnej rozkminie. Zapraszam jak co niedzielę o 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!